Jesteśmy w Poroninie. Józefa Majerczyk-Chromik, prezes Federacji Obrony Podhala, góralka z Poronina rodowita. Poronin, Poronin, piękne położenie, bo se bez Poronin bystro woda zynie. Witam serdecznie i zachęcam do obejrzenia tych naszych góralskich spraw. Tutaj w Poroninie gud mostowy Paweł prowadził pensjonat, do którego zjeżdżali się Kasprowicz, Zaruski, Żeromski, Tetmajer, wszystkie osobistości inteligencji zjeżdżały się do Poronina. I tu, w tym pensjonacie przyjeżdżali, aby nie tylko wypić piwo i zjeść pstrąga z własnej pstrągarni, ale również porozmawiać o sprawach Polski. To też wiecie, powiem wam tak po góralsku, chcemy podtrzymywać te tradycje i tu, w tym miejscu, spotykamy się już 18 raz, rodzina gutów mostowych, w tym miejscu, gdzie urodził się gut Paweł Mostowy, gdzie tradycje rodzinne są i korzenie głębokie, bo ci mostowi to mają nie tylko korzenie, ale mają również skrzydła. W związku z tym czujemy się odpowiedzialni za tą naszą dziedzinę, nie tylko poroniańską, ale podhalańską. I Federacja Obrony Podhala, która zrzesza komitety protestacyjne z całego Podhala i inne stowarzyszenia, próbuje uratować Podhale przynajmniej w części w takim, jakim było. Ten klimat Podhala, te budynki regionalne, teren i ta posesja łącznie z budynkiem, przede wszystkim budynek Wańkówka, budynek Pawła Guta Mostowego, łącznie z tym terenem obszernym i budynkiem administracyjnym, jest wpisany do rejestru zabytków. I dlatego uchronił się od wszystkich innych zbędnych budowli na tym terenie. Jest piękny, jest pięknie położony, z widokiem na Tatry. Jest niesamowity urok, szum Porońca, nadbrzeże. I to wszystko, proszę Państwa, ma być zniszczone poprzez poprowadzoną estakadę w centrum Poronina, w wysokości 12 metrów, długości kilometra, w odległości 5 metrów od tej posesji, poprzez nadbrzeże rzeki, poprzez teren zalewowy. Jeżeli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wymyśliła taki projekt i w 2005 roku tutaj, w tej sali budynku administracyjnego zaprezentowała i całe społeczeństwo się oburzyło, zaprotestowało i 6 lat w dalszym ciągu organizują i cały czas rozgraniczają, planują, rysują plany. Już plan narysowany, już są paliki wbite, rozgraniczenie. Jeżeli w tym terenie, jeżeli najpiękniejszą część Poronina i teren zabytkowy wpisany do rejestru ma być zniszczony, jeżeli nadrzecze Poronina ma być zniszczone, nie mówiąc o tym, że za rzeką mamy piękny odwiert geotermalny, który profesor Sokołowski z Polskiej Świętej Pamięci, z Polskiej Akademii Nauk, tutaj pierwszy na terenie Podhala wybudował, opracował i uruchomił, jeszcze nie jest uruchomiony do tej pory, ale jeżeli ten teren ma być zaplanowany i ma być wpakowana estakada, która wszystko zniszczy, cały ten centrum Poronina, który Poronin podzieli na 5 enklaw, który my nie będziemy mieli dojścia do szkoły, do kościoła, do cmentarza, do połączenia się ulica Kasprowicza z ulicą Taczańską. W związku z tym droga szybkiego ruchu, jaka planowana jest tutaj przez tereny Podhala, jest absolutnie nieporozumienie, jest skandalem, jest tragedią i jest zagładą ekonomiczną, ekologiczną i kulturową naszego Podhala. Polskim wierchom.
Zawdzięczam wiele dobrych chwil w moim życiu, w kształtowaniu mojego stosunku do przyrody, do ludzi, do Boga. Pilnujcie tej ziemi, tej przyrody. Jan Paweł II.